Okej okay, moi drodzy, rok 2023 filmowo jest bardzo ciekawy. Wiele doskonałych premier do tej pory, wiele też klap i jeszcze sporo przed nami. Stąd dzisiejsze pytanie do was w kolejnym Q&A, które szybko nadeszło. Ale hej, to dobrze, kanał się rozwija. Dziękuję wszystkim za subskrybowanie. No i jestem ciekaw, na co jeszcze w tym roku czekacie. Ale pierwsze pytanie tego odcinka będzie należało do sponsora tego odcinka, czyli do banku Credit Agricole, który jest moim bankiem. A pytanie to, gdzie lubię chodzić do kina? I odpowiedzią jest. Do Cinema City używając karty Unlimited. I powiem Wam, że to jest ulubiony rodzaj dla mnie, moim zdaniem, lokowania na tym kanale. To znaczy, ja naprawdę jestem użytkownikiem Unlimited i naprawdę mam konto w banku Kredi Agricol, z którego korzystam od ponad dekady i jestem zadowolony. Więc z czystym sumieniem mogę Wam dzisiaj zaprezentować promocję, którą naprawdę polecam. Pierwszy raz mi ktoś za to zapłaci, a polecam od lat, przynajmniej znajomym. Znaczy, promocja jest nowa, ale ja polecam samo Unlimited od lat. A macie teraz szansę nawet na rok Sun. Filmowych za darmo. Macie to jak w banku. A to jest mój bank. To od razu widać, że to jest mój bank. Suchar w hasle reklamowym. Szanuję. Szanuję. A sama promocja jest bardzo prosta. Wystarczy, że założycie konto dla siebie wraz z kartą Visa Cinema City. wyrażycie zgody na oferty marketingowe i będziecie płacić za subskrypcję Cinema City Unlimited w ramach miesięcznego planu płatności. Właśnie tą kartą oraz wykonacie minimum 10 płatności kartą Credit Agricole miesięcznie. Kroki bardzo proste. Więcej w opisie i w przypiętym komentarzu macie pod linkiem, żeby się dowiedzieć, zapoznać i skorzystać. Ja myślę, że warto, mówię od lat osobiście wśród znajomych promuję kartę Unlimited, jest to bardzo korzystna rzecz, a tutaj jeszcze nawet macie potencjalny rok za darmo. Także wszystkie arcydzieła kinematografii, które Wam polecam, jeśli jakieś są w Kinach, idziecie bez problemu. Zastanawiacie się, czy iść na coś średniego. Na zasadzie o, nam trochę pomarudziłem, nie ma problemu. Macie za darmo, albo nawet jak z opłatą, to za malutką cenę, bo to w dwa filmy ta karta miesięcznie się zwraca. Także nie wiem, jakim to się opłaca. Wiem, że to się nam opłaca. Skorzystajcie z promocji. Ja szczerze polecam. I przechodząc już do samego QA numer 20 na 59 tysięcy subów, gdzie widziałem mnóstwo fajnych odpowiedzi od Was, ale myślę, że dzisiejsze QA zrobimy troszkę krótsze, ponieważ dopiero co było poprzednie i też kolejne podejrz podejrzewam, że będzie względnie niedługo albo może nigdy. <grych> Zaczynam, o, muszę zacząć oczywiście od własnej odpowiedzi na zadane pytanie: co było do tej pory najlepszym filmem w tym roku? I na co najbardziej czekam i powiem wam szczerze, że no nie lubię tak w środku roku robić takiej listy topki, ale jako, że sam zadałem pytanie, to wydaje mi się, że Decision to Leave, czyli e, jedyny film, mu dałem 10 na 10 w tym roku, e, w, w ogóle a, a propos, to tak jak co roku o tym mówię, Mówię o filmach, które w Polsce premiery mają w roku kalendarzowym 2023, 23. Natomiast zasady są luźne. Jak ktoś tam. Mówcie jak chcecie w komentarzach. Nie? W sensie wiecie, jak to często jest, że coś miało premierę w Stanach w 22 u nas w 23. Jak to teraz liczyć? Jak chcecie. Nie róbmy problemów z takich banalnych rzeczy. A Decision to Leave to film Park Chang-wooka, podejrzana, który. No ja jestem. To jest mój ulubiony reżyser. I ja jestem po prostu tak zahuśnięty e, wybitnością jego reżyserii i montażu, i, i w ogóle wszystkiego. Tym, tym, jak po prostu ten człowiek tworzy filmy, że dałem 10 na 10. Oglądam tylko raz wtedy muszę obejrzeć jeszcze raz i wiecie, zastanowić się nad tym przed końcem roku. Czy rzeczywiście będzie to najlepszy film, ale dla mnie póki co tak to wygląda. Najbardziej czekam na to, co samo co wy. Na, bo widzicie, przelatywałem wzrokiem przez komentarze. Oczywiście Duna, chociaż coś czytałem, że chcą przełożyć i teraz nie wiem, czy to jest plotka, czy nie, ale powiedzmy, że Duna 2, of course. Napoleon Ridley Scott i Killer of the Flower Moon, czy jakkolwiek ten tytuł idzie, Martin Scorsese też. M jeden z moich ulubionych reżyserów. Każdy jego film biorę w ciemno. I teraz przejdę do Waszych odpowiedzi i pytań i jestem bardzo ciekaw i tak. Maksymilian pisze najlepszy film do tej pory, Oppenheimer, Nolana, aktorstwo na najwyższym poziomie, wybitny drugi plan Roberta Downey Jr., plus oscarowy Killian Murphy i Emily Blunt, trzy godziny dialogu, a nie ma miejsca na nudę, porównywalny do 12 dniemnych ludzi, gdzie też cały film jest zbudowany jest dialogiem. A to ciekawa w ogóle sprawa, że to taki, że dałeś to porównanie, ponieważ e, może masz rację w tym stwierdzeniu, że jest zbudowany dialogiem, ale e, zasadniczo to jak film jest zbudowany technicznie chodzi o montaż i właśnie te zabawy w czasie, i, i długość ujęć, i muzykę. I ten jest absolutnym przeciwieństwem 12 gniewnych ludzi. Nawet to takie memiczne było, że chłopaki z Rethelder Media właśnie podłożyli muzykę z opierajmy po 12 gniewnych ludzi jako taki pokaz różnicy. Ale fajnie, fajnie, że się podobało. Wielu osobom tak bardzo się podobało, także myślę, że jest to bardzo, bardzo dobry filmowy wybór. Najbardziej oczekiwane filmy Ballada Ptaków i Węży, czyli prequel Igrzysk Śmierci. I teraz ciekawostka, czy chcecie e, retrorecenzję Igrzysk Śmierci? Bo powiem wam szczerze, że nie oglądałem żadnych. Nie oglądałem żadnych, jestem w ciemno, mogę zrobić. Remake Egzorcysty. u. tutaj to muszę powiedzieć, że ja się bardziej obawiam niż czekam, ale okej. Okay. Duna oczywiście i Maxim Kontynuacja. A, okej, okay, wiem, to jest ten tego, Taya Westa, te horrory, było X i Pearl i będzie Maxim, okej, okay, to nawet nie wiedziałem, że już w tym roku, ale w sumie ma to sens. Czy uważasz, że dobry horror to taki pozbawiony jumpskerów. Znasz jakieś dobre horrory z jumpskerami? No to jest w ogóle, to jest fascynujące pytanie, które przewija mi się samo w mojej głowie, sam ze sobą mam te dyskusje przy każdym horrorze. Teraz mówiliśmy niedawno o Toktumi, o jak dla mnie bardzo dobrym horrorze braci Filippo, czyli raka-raka youtuberów. Niesamowita historia, polecam ich filmik w ogóle na YouTubie, tym jak, o tym jak go zrobili i tak dalej. Niesamowite, wiecie, dwóch chłopaków takich w moim wieku youtuberów i, i nagle do nich Steven Spielberg Ariaster i Jordan Peele pisze wiadomości, że ich film jest super, a 24 wykupiło. No, coś, piękna historia po prostu. I właśnie gadałem o tym z Rafałem z Galerii Horroru, bo Rafał twierdzi, że właśnie tam są jumpscare'y i mu się to nie podobało, a ja właśnie mówiłem, że nie, że moim zdaniem w tym filmie nie było jumpscarerów, a jak były, to wynikały z tego, że no, nagle się coś bohaterce pokazało, to po prostu. Tylko nie w taki sposób sztuczny, że wiecie, że nie potrafi inaczej reżyser wykreować napięcia i horroru i tak dalej, tylko w taki stricte wynikający z zasad fabuły, ponieważ jak ona powie to zdanie, to ten duch się nagle pojawia, nie? Tam to żadne spoilery. I więc to ma sens, że jest na... nagle takie coś, ale generalnie nie. Nie było rzucania po prostu non-stop e, uga-buga za ekranu nagle nagle. To zazwyczaj te jumpscary w tych słabych filmach, które ja krytykuję, to nie jest nagle, tylko to jest tak przygotowane według szablonu, który ja znam, ja odliczam 3-2-1, teraz coś wyskoczy. I jak dla mnie nie jest problem w samym jump scare jako takim, jako, bo, bo jesteśmy w horrorze i coś nie może nagle się wydarzyć, może. Tylko ja mam problem z tymi słabo napisanymi i reżyserowanymi horrorami, klepanymi po prostu od szablonu tysięczny w tym roku, zrobiony za mało pieniędzy, żeby zarobić i tak dalej, bo to jest stały numer, co się zarabia na tym. To tak jak te polskie komedie romantyczne, nie? I e, mi się wydaje, że po prostu to, jak one wykorzystują te jumpscare'y, czy jest ich za dużo, te jumpscare'y są podbudowane takim właśnie, widziałem to milion razy, że bohaterka patrzy, nic nie ma, patrzy tam i to jej uga buga będzie. Znacie to, no nie? E, Podyktowane to jest bardzo mało rozsądnym zachowaniem tego bohatera, który często robi coś głupiego po prostu i, i się nadziewa na ten jumpscare, a dodatkowo te jumpscare'y często są podbudowane jakąś muzyką, jakimś dźwiękiem, jakimś kluczem takim, wiecie incepcyjnym, żeby jeszcze bardziej tam was w kinie po prostu zmiażdżyć tym dźwiękiem, no nie? I jak dla mnie kwestią nie jest zero-jedynkowe, dogmatyczne. Jumpscary tak, jumpscary nie. Owszem, jumpscary powinny być w kinie horrorowym, jak ktoś sensownie umie je wmontować w historię i nie przesadzi z tymi wszystkimi naokoło rzeczami, żeby to rzeczywiście było działające i zrobione z taktem i, i z sensem. Pamiętam, dom nocny ten film z... to, zapomniałem jak się nazywa, ale tam horror sprzed dwóch lat, który był generalnie bardzo dobry, psychologiczny też w swojej naturze i tam był, pamiętam, że był taki jakiś jumpscare, że ktoś na nią biegł nagle szybko, ale pamiętam, że to było wewnątrz tej historii sensowne, a nie takie kliszowo nudne. Także to jest dla mnie wciąż temat otwarty, ja to wciąż rzeźbi odpowiedź na to pytanie, także sam nie mam pewności, ale na pewno nie jestem fanem dogmatycznego podejścia, że horrory, znaczy te jumpscare to nie... Dobre jumpscary, kulturalnie i sprytnie wrzucone w mądry sposób jestem na tak. The Master pisze, a jak dla mnie najlepszym filmem tego roku jest na razie animowany Spider verse To jest odpowiedź, która będzie się bardzo dużo pojawiała i nie dziwię się, ponieważ był on moim zdaniem też bardzo dobry. Najbardziej przeze mnie wyczekiwany jest zdecydowanie Napoleon. Hej, ja też ja kocham kino kostiumowe, kino wielkie, kino ambitne. Joaquin Phoenix, Ridley Scott. Biorę. <noise> czy jest możliwość, abyś zrobił recenzję gry? Wiedźmin, 3, Dziki Gon. Słyszałem w recenzji serialu, wspominasz o tej grze, więc chętnie bym poznał Twoje całościowe zdanie. Według mnie, nieprzerwanie od kilku lat, jest na pierwszym miejscu w rankingu gier. A już trochę przegrałem w swoim życiu. Chłe, Pozdrawiam Ciebie, dziewczynę. Dziękujemy. I e, powiem tak: no ogólnie, żeby może kiedyś jakąś grę zagrał i zrecenzował, czy jakąś książkę, czy coś. Ja, ja jestem otwarty w zasadzie. Czemu nie, jeśli miałoby to być jakaś forma dla mnie też rozrywki i byście chcieli obejrzeć, ale No Wiedźmin 3, no to wiesz, to już też było, to już, to już dawno, więc jakoś takiej retro recenzji sobie nie wyobrażam. Aczkolwiek ostatnio od jakiegoś dwóch lat myślę, czy nie przejść jeszcze raz, ponieważ miałem zamówiony przedpremierowo. Pamiętacie, jak to tam było, że się zamawiało jeszcze przed i przeszedłem na zasadzie miesiąc siedziałem, jak wyszło. Uważam, że to najlepsza gra, Ever. E, do dzisiaj też tak uważam A Więc wiesz, cały czas nie grałem dodatki Wiem, że to dodatki, szczególnie ten tam Krew i wino, czy któryś to zajami mi, mi mówili, że wiadomo, że warto Że w ogóle super i tak dalej Więc może jak zagram, ale no Nie wiem, no to mi trochę jak wyzwanie No ale w sumie ja lubię wyzwania Hans pisze, najlepsze do tej pory to w trójkącie i Spider-Verse 2 I Właśnie w trójkącie było dla mnie Ostlunda takim e, po Decision to Live Gdzie tam też dałem wysoką ocenę I też bardzo polecam, Jest rzeczywiście fantastyczny film na tyle różne, że nie potrafię wskazać lepszego. Najbardziej wyczekiwane to Dune i Napoleon. No widać, że wszyscy myślimy podobnie, nie? Jaki jest twój ulubiony film dekonstruujący swój gatunek? A to pytanie już mam wrażenie, że widziałem nieraz. Mam na myśli filmy robiące to co Knife z klasycznym kryminałem Cabin in the Woods z slasherem albo The Last Jedi z przygodówkami fantasy. Cały czas nie rozumiem w jaki sposób The Last Jedi yy, dekonstruuje swój gatunek, nie? Zresztą Knife też nie do końca rozumiem, bo Cabin in the Woods slasher jak najbardziej, albo krzyk ze Staszerem, ale powiem ci, że to jest, jest fajne pytanie, ale ja nie wiem, czy któryś w ogóle z tych filmów. Ja nie wiem, czy na taką odpowiedź, jakbym się dłużej nie zastanowił, to bym nie dał na takie pytanie, nie dałbym odpowiedzi, że któryś z tych tam Leslie Nielsenów, czy jakiś Airplane, czy, czy Top Secret, że któryś z tych filmów, który zdekonstruował. W formie komedii absurdu gatunek na przykład kina akcji, no nie gdzie wiecie, gdzie tam. No, w bardzo absurdalny komediowy sposób wyśmiewano poszczególne bity typowego filmu, na przykład akcji. Ale szczerze mówiąc, nie mam takiego, nie potrafię na to pytanie takim jednym jednym zdaniem odpowiedzieć. Chociaż kabin in the Woods na pewno fajnie się tam zabawiło tym gatunkiem. Krzyk robi to świetnie też, nie? Pierwszy szczególnie. Najlepszym tegorocznym filmem, jaki obejrzałem jest Oppenheimer. Mam nadzieję, że lepsza będzie jego jednak druga część Dune, na którą czekam i która ma premierę w mojej rodzinie. To wszystkiego najlepszego na przyszłość w grudniu. Eee, zasadniczo to zobaczymy, czy będzie ta premiera nie. Pytanie, czy też masz wrażenie, że poziom filmów spada w ostatnich latach? Mam wrażenie, że dostajemy coraz gorsze produkcje, szczególnie pod względem scenariusza? Czy Twoim zdaniem staje się tak, dlatego, że dostajemy dużo więcej kontentu? W kinie, plus streamingu, czy twórcy raczej robią skok na kasę, tworząc proste filmy do szybkiego obejrzenia i zapomnienia? Raczej to pierwsze i znaczy to drugie co się wiąże w zasadzie, tak? Bo jest dużo więcej filmów, które łatwiej jest umieścić przed widzem w streamingu, więc są łatwiejszym skokiem na kasę, tak? Ale ogólnie rzecz biorąc, ja mam wrażenie, że my mamy taką tendencję, że nie mówię, mamy taką tendencję narzekać, jakby że wiecie, że wszystko jest coraz gorsze, i to ten... takie. No nie, no tak naprawdę kino jest najlepsze, jakie kiedykolwiek było, jest może mniej kreatywne w takim sensie, że. Poszczególne epoki kina w latach 50., -tych, 60., -tych, 70 -tych dawały coś zupełnie nowego, czego wcześniej nie było. A teraz dzisiejsze kino raczej korzysta z tych wszystkich nowych fal francuskiej, czy, czy kina włoskiego, czy ten. Korzysta z tego. I na podstawie tego mamy taki miszmasz, że teraz wszyscy robią wszystko o wszystkim, nie? Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ja nie uważam, że jest gorzej, tylko po prostu jest dużo więcej. Tak jak napisałeś zresztą, dostajemy dużo więcej kontentu w kinie i przede wszystkim w streamingu. Chociaż w kinie też jest pięć razy więcej rzeczy niż tam 100 lat temu było, nie? To jest lat temu. Nie mam statystyk teraz przed twarzą, biorę to z głowy, ale wydaje mi się, że jakbyśmy znaleźli jakieś statystyki, to powiedzmy, nie wiem, w roku pewnie, nie wiem, 70 wychodziło... Tysiąc filmów rocznie w kinach, a teraz wychodzi 13 tysięcy. zmyślam liczby, ale jakbym. E, zgad... A szczególnie w streamingu i tych platform jest teraz tak dużo, że e, po prostu jest. I jesteśmy obrzucani kontentem. I zobaczcie, że kiedyś beznadziejne filmy klasy Z, że tam dwóch chłopów se wzięło kamerę i sobie za coś nagrywali. To były filmy dostępne na VHS-ach, nie miały premiery filmowej, kinowej, To były takie, że trzeba było je odkopywać. Teraz takie kanały jak Retter Media właśnie robią Best of the worst, gdzie oglądają te najgorsze filmy. I to są często no, filmy absolutnie po prostu zrobione amatorsko. One istniały, tylko wtedy nie było, nie było w kinach i nie było wtedy jakichś tam Netflixów i innych platform, żeby wam te filmy rzucać w twarz. Wam, w sensie większości widzów, nie? Trzeba było się gdzieś do tego dokopać, przypadkiem się na to nadziać wręcz, no nie? Więc wydaje mi się, że tu jest też taka różnica, że teraz po prostu ten streaming sprawia, że mamy mnóstwo kontentu, a wiadomo, że no ile, ile będziecie mieć kontentu wybitnego, no ilu jest, ilu jest geniuszy, scenarzystów, reżyserów i tak dalej na świecie? No nie aż tak dużo, więc wiadomo, że pewnie tylko. Jakiś tam procent tego wszystkiego, co widzimy, jest wybitna a reszta, no to trzeba odsiać, no nie? No ale tym bardziej możecie korzystać wiecie, z recenzji, z jakichś tam średni, średnich odkrytyków i tak dalej. Nie trzeba wszystkie oglądać, nie? Jak się ma Unlimited w kinie, to też jest fajnie, bo nie macie w ogóle rozkminy, czy musicie płacić, czy nie płacić, tylko sobie idziecie, sprawdzacie sami. <laughs> no serio polecam. Bartek pisze, dla mnie na ten moment Strażnicy Galaktyki volume 3 Spider-Verse byłoby wyżej, ale niestety ucięta końcówka sprawia, że nie jest to film kompletny. No to się w sumie zgadzam. Przy Strażnikach czułem domknięcie wątków i historii oraz emocjonalne zaangażowanie w bohaterów. No tak, no tutaj też trzeba powiedzieć, że strażnicy mają tą przewagę. Że wiecie, już tam z dekady ich oglądamy, nie? Najbardziej czekam na Napoleona. Uważam, że poprawki, które do scenariusza wniósł Phoenix, oraz jego rola, będą gwarantem rewelacyjności. No ja jestem ciekaw tego właśnie Phoenixa, bo nie aż tak jak jestem jego fanem od dawien dawna, tak jak widziałem ten zwiastun, to tylko zwiastun, to nic nie znaczy, ale w zwiastunie trochę mi się rzucało w oczy, że patrzę na Łakina Phoenixa, a nie na Napoleona, nie? Także jestem ciekaw, czy. Ale to pewnie wiecie, w filmie po dwóch minutach minie. Od prawie roku po redce 12 gniewnych ludzi, za co dziękuję, za każ co każde Q&A proszę o kolejne mówienie równorzędnego arcydzieła, czyli listy Schindlera. Czy będzie na to szansa? Tak, będzie. Nie wiem jeszcze kiedy, ale myślę, że w najbliższym czasie lista Schindlera też za mną chodzi od dawna. Fenek pisze, Across the Spider-Verse lub Oppenheimer, ciężko wybrać, szanuję, Killers of the Flower Moon... Dawno tak nie czekałem na jakiś film. Jeszcze po opiniach skan optymizmu nie brak. No, oczywiście, no, tam recenzje też są chyba wysokie, ale no, sam dla mnie po prostu z Scorsesezi to biorę w ciemno. Czy zrobisz może kiedyś luźny vlog z życia, gdzie pokazujesz, co mniej więcej robisz, i czy można liczyć na kilka retro recenzji filmów Wilnewa przed Duneą? Bo jestem ciekaw Twojej aktualnej opinii o Arrival, czy Blade Runner lub jego innych filmów. Bar pierwsza sprawa, jeśli chodzi o vlogi, jeśli byście chcieli, mogą kiedyś zrobić, ale no bo mogę iść nagrać, nie wiem, jak tam coś na siłowni robię, coś se gotuje, nie wiem, potem coś. Oglądam, brzmi <laughs> tak nudno, ale jest dużo takiego kontentu w internecie, nie wiem, no jeśli byście chcieli, jest, jest potencjał, mógłbym nagrać, może to byłoby takie ciekawe, żeby z widzami więcej kontaktu, takiego pozafilmowego nawiązać, no nie no nie wiem. A co do Wilnewa, tak, to jest fajny pomysł, myślę, że na pewno zrobimy jakieś recenzje przed, przed nową Dune'ą. Blade Runnera oglądałem z moją Asią ponownie z tydzień temu i nadal jest arcydziełem i dla mnie filmem, jednym z najwybitniejszych filmów w science fiction, w historii kina, jak nie najlepszym. Rival, no to już trochę nie oglądałem, ale no właśnie, może jakaś retro recenzja. Eee, cały czas mam ten jego film, ten taki jeszcze po francusku zrobiony, Pogorzelisko bodajże, jeśli dobrze pamiętam, eee, nie obejrzane więc tutaj też re retro recenzja by się przydała. Sicario to jeden z moich ulubionych filmów, w ogóle no Villeneuve jest fantastyczny, także hej. Agnieszka pisze, może nietypowo, ale oczekuję filmu A Hunting in Venice. Na podstawie powieści Gaty Christie. A zap zapowiedź filmu jest świetna, obsada też. To jest ten e, nowy Keneta Brandy po śmierci na Nilu i Morders w Orient Expressie. A to ciekawe, bo te filmy dla mnie były tak średnie, że e, jakoś. No ale hej, fajnie, że. E, fajnie, że nietypowo. Podoba mi się bardzo Twoja odpowiedź. Najlepszy film 23. Jeszcze nie wiem, co wybrać. Poczekam do końca roku. I jeszcze Napoleon Scott. No nie, no fajne wybory. Pytanie, o jakiej postaci historycznej chciałbyś obejrzeć film, kogo obsadziłbyś w roli głównej i kto miałby go reżyserować? Puh, no to znowu mam wrażenie, że temat, który musiałbym mocno przemyśleć, ale powiedzmy, że o Juliuszu Cezarze. Bo wybrałbym Aleksandra, no, ale już był o nim film, więc jakoś tak Cezar dla mnie. Będzie Napoleon, no nie. Juliusz Cezar zasługuje na jakiś dobry film tego typu, taki wielki i ten. Nie wiem, kto mógłby reżyserować. Bo ten Scott już jest trochę stary. Zobaczymy, zobaczymy, jak mu ten Napoleon wejdzie. Jak Napoleon mu wyjdzie, to bym powiedział, że ode. <ścoughs> Ale jak mu nie wyjdzie, to powiem tak. No wiecie. Może Wilne, właśnie Wilnef taki jest taki, on uwielbia to wielkie epickie kino. W sumie jeśli robisz science fiction, czemu miałby nie zrobić w kostiumowym, no nie tak, no nie wiem, wydaje mi się, że jest tak utalentowany, że czemu nie. A kto miał, ale kto miałby grać główną rolę, to nie wiem. Tutaj. <ścoughs> Daniel Day lewis tylko już za stary jest no ale, był, ale byłby dobry jak we wszystkim co robi, chociaż nie wygląda chyba tak, ale e, zrobiłoby się, żeby wyglądał. Piotr pisze póki co najlepszy film tego roku dla mnie to Barbie. O, wreszcie Barbie, bo widziałem tyle się wylewa hejtu teraz na ten film bez sensu jak dla mnie. Głównie dlatego, że zaskakująco jest to całkiem odważny film, a nie miałki cukierkowy, by sprzedać jak najwięcej lalek. Osobiście czekam na polską premierę Toktumi. To też sprzed już tam, powiedzmy, ponad dwóch tygodni komentarz, więc już możliwe, że Piotr oglądał. Jestem ciekaw opinii, mi się bardzo podobało. Barbie też mi się bardzo podobało. Ja, ja oglądałem Barbie też z moją Asią trzeci raz, byłem z nią w kinie po prostu. Za trzecim razem jeszcze lepiej się bawiłem niż za pierwszymi dwoma, także hej, ja, ja, ja polecam. Pytanie, jaka klisza filmowa najbardziej Cię denerwuje? Jakiś przykład? Pozdro, nie zwalniaj, bo się świetnie. Dzięki za dobre słowa. Eee, a jaka klisza, no co <noise> zależy od gatunku. Może właśnie to jest tak, że w horrorach mnie męczy, ta. W filmach akcji mnie męczy, ta. To jest tak, że nie mam takiej jednej, ale no tyle narzekam na co dzień, że co teraz nie wymienię. Jakoś mi żadna nie przychodzi do głowy, chyba że wspomniany taki właśnie jumpscare, że bohater się odwraca i odwraca i jumpscare, to takie na przykład to mi przychodzi do głowy, ale nie mam takiej jednej, ja po prostu nie lubię jak coś jest… ja lubię kreatywność, no. Najlepszym filmem do tej pory był dla mnie R. Szedłem do kina myśląc, że będzie nudny i nie zastanawiałem się… Nie nastawiałem się na nic wielkiego, okazało się, że mimo iż wiedzieliśmy, co się stanie, to film i tak był angażujący i trzymający w napięciu. No, cieszę, cieszę się, że ci się podobało. Mi się aż tak nie podobało, był dla mnie niezły, ale hej, fajny wybór, oryginalny. Najbardziej wyczekiwanym filmem przeze mnie jest Czas krzewowego księżyca od Scorsese. Obsada jest bardzo dobra i po zwiastunie widać, już widać, że to będzie dobry film. Znaczy, ej, tego tu nie powiedział, że widać, ale hej, zresztą się w pełni zgadzam. Ja, nie, ja się śmieję, po prostu zwiastuny są dla mnie takie ja nawet zwiastun tego filmu nie, zwiastuna nie oglądałem, ja po prostu w ciemną mówię, że zwiastun może nabrać w dwie strony, jaki film animowany jest twoim ulubionym oraz jaki klub piłkarski jest twoim ulubionym, klub to już nieraz mówiłem no, przykro mi fani Barcelony ale jestem madrytistą <grych> także Real, Madryt a film animowany jest moim ulubionym to jest trudne pytanie wciąż mam ze studia Ghibli dużo do obejrzenia wielu w ogóle anime nie oglądałem Ech. No ale, no nie wiem, może powinienem, moja odpowiedź powinna być bardziej taka, że z dzieciństwa zawsze, wiecie, Toy Story, czy Shrek, Pokaladowcowa, wszystkie te kochałem. Sa sam nie wiem, to jest, to jest, nie bardzo trudne pytanie w ogóle, wiesz, bo musiałbym sobie otworzyć listę i przemyśleć, wiesz, Akira jakaś zawsze przychodzi na myśl... Kuba spisze Duchy i nisherin. Od razu po się do mnie dotarło, ale ten film przed wiele dni nie chciał mi być z głowy i cały czas do niego wracałem analizując, rozpoznając analizy innych, coraz bardziej widząc jego genialność. No, bardzo fajnie mi też się bardzo podobał i e, McDonald's w ogóle jest tak utalentowanym scenarzystą i reżyserem, że cieszę się, że ktoś jego film wymienił, nie? Niezmiennie od początku roku jest to Killers of the Flower Moon. Jako najbardziej wyczekiwany, co tu dużo pisać, nowy Martin. no... W pełna zgoda. Czy grałeś w Minecrafta? Jaki jest twój stosunek do niego? Grałem w Minecrafta, miałem taki okres, nie wiem, dwóch miesięcy, gdzieś z. Dekadę temu, no taki jeszcze przed założeniem YouTube'a chyba to było. Eee, I to byłem taki ja bezrobotny, <głos》>, gdzie tam dwa miesiące po prostu po nocach siedziałem i grałem i kopałem i tak dalej. Eee, wciągające, ciekawe, eee, poruszające ludzką kreatywność na pewno, no bo tam się cały czas coś zbiera, buduje i tak dalej. Widziałem wiele fascynujących rzeczy gdzieś tam w necie, na YouTubie, że tam ludzie tworzą całe mapy, rzeczy, no w ogóle różne rzeczy, no ale generalnie stosunek mam taki, że co, wtedy pograłem, przestałem i. I tak, to jest jedna z tych rzeczy, że cieszę się, że przestałem, bo bym pewnie nic innego nie robił, jakbym się wkręcił. Wiecie o co chodzi? To jest jedna z takich niebezpiecznych hobby, nie? Mr. Joker, najlepszy film do tej pory to anime Suzume. O, no, proszę bardzo, cieszę się, że Ci się podobało tak bardzo. E, najbardziej wyczekiwany film to Go Godzilla minus one, minus one. Muszę sprawdzić. A, czyli po prostu nowa, japońska, legitna Godzilla, w sensie ich, ich produkcji, nie jakaś tam amerykańska czy coś. No ciekawe jestem no, fajnie, fajnie. Skoro wspomniałem o Godzilli i Last to czy słyszałeś o tym filmie oraz jak w ogóle patrzysz na te nowe produkcje? Szczerze, kiedyś to mówiłem, Godzilla kochałem za dzieciaka. Dosłownie fajnie tam, że w gimnazjum robiłem prezentację o niej w PowerPointcie, że za czasów VHS-ów wszystkie VHS-y z Godzillą, jakie były w wypożyczaniach w Warszawie, zbierałem, oglądałem i tak dalej i w ogóle, wiecie, cieszyłem się tym bardzo. Natomiast obecnie jest to dla mnie takie coś w stylu jak włączam jakiś stary film z serii to tak o to mi się podobało jak miałem 12 lat a no znaczy, też no wiecie o co chodzi. No faceci w kostiumach biegają, gumowi, raczej nudne fabuły często. Natomiast ten, te ostatnie nowsze takie te z ostatniej dekady to no nie, wiem, no żadna mnie nie specjalnie nie poruszyła. No nie wiem, mam wrażenie, że Godzilla jest czymś, co jest dla mnie takim specjalnym miejscem w serduszku, ale jak byłem mały, nie? To jest jak taka bajka z dzieciństwa, która teraz nie ma sensu, ale nie wiem, no może, może ta nowa produkcja będzie bardzo dobra i będę ukontentowany na nowo. Może jakaś recenzja? Jak myślicie? Le pisze pisze Wreszcie ktoś dał Babilon. Babilon też jest w mojej topce film, który bardzo tak lover hate został przyjęty w ogóle przez krytyków, a ja mam, ja do dzisiaj, raz go oglądałem wtedy w kinie, do dzisiaj mam problem, że z jednej strony był tak długi, niepoukładany, trochę o wszystkim i o niczym, ale z drugiej strony tyle geniuszu tam czazel dał, że no cieszę się, że to napisałaś lub napisałeś. Obecnie najbardziej czekam na Piłem 43. <noise> Rozumiem, że to jest przytyk do tego, jak ja zawsze się śmieję, że Piła 43 lub Piła 18, bo będzie Piła chyba 10, tak? We wrześniu czy tam kiedyś. E, no ja nie czekam, ale hej, szanuję, szanuję, e, szanuję. Oraz druga część Dune, klasyka. Czy we wrześniu, przed, pr... we wrześniu najnowszej Piły zrobiłbyś retrorecenzję chociaż pierwszej części? Mozium? Mozium zrobimy! Malciolele pisze, najlepszym filmem tego roku, co może być kontrowersyjne, bo najnowszy Krzyk. Jest kontrowersyjne, ale hej, każdy z nas subiektywnie odbiera kino i jakby good for you. Miałem dziwną radość z oglądania i był to po prostu dla mnie mega satysfakcjonująco spędzony czas w kinie, może jeszcze na równi z nowymi strażnikami od Marvela. No e, czemu nie? Jak dla ciebie działało, bardzo się cieszę. Naprawdę good for you. E, to, to ja chyba ten film nieźle oceniłem, Nawet, e, chyba nie najgorzej. Spodziewałem się, że, że będzie gorzej, ale no nie, nie, że najlepszy, ale czemu nie? Tutaj może nie film, a serial. To bardzo mocno liczę na serial o Asoce. No tak, bo kochasz Star Warsy i Jesteś ciekaw, co Disney z tego, czy Disney z tego ukręci. Znowu to już jakby ja nagrywam już po obejrzeniu pierwszych dwóch odcinków, więc no cóż, jak dla mnie jest nieźle, ale jak, jak tak jak napisałeś, że kochasz Star Warsy, to no jestem ciekaw właśnie, możesz napisać, czy ci się podoba, czy nie. Zresztą pewnie pisałeś pod tym filmikiem, A tak to jest, jak zadaję pytania, potem jest dłuższa przerwa do nagrania, ale hej. Pytanie, czy myślałeś może nad jakimiś recenzjami starszych filmów MCU, których nie było nigdy na kanale, typu pierwszy, Iron Man czy Winter Soldier? Myślę, że ciekawie mogłoby być twoje spojrzenie na te filmy po latach. Plus są to mainstreamowe produkcje, więc filmiki cieszyłyby się zainteresowaniem. Pozdrow. Też pozdrawiam. Myślałem, właśnie dokładnie to co piszesz. Myślałem, bo ja co parę lat, kiedyś, znaczy co parę lat, co roku zrobiłem taki rewatch MCU, gdzie właśnie sobie te stare Iron Man jak dalej oglądałem i jak na przykład miał wyjść nowy, nie wiem, Infinity War czy coś. Tylko teraz wychodzą same. Jakieś mało satysfakcjonujące mnie, mało dla mnie produkcje, chociaż Strażnicy Galaktyki byli, ale brakuje takiego typowego, wiesz, takich właśnie Avengersów, no nie? Eee, ale ogólnie czemu nie? Ja myślę, że to jest fajny pomysł i, i rzeczywiście te, o tych filmach można by pogadać z takiej już trochę tak... Tak wiecie, tak z, takiego, z takiej perspektywy już z daleka, że tak powiem no nie, że już trochę czasu minęło, że już ta, te pierwsze te 3 4 fazy MCU są za nami, że już tak możemy tak spojrzeć na to już na spokojnie i myślę, że fajny pomysł. Lenka Stars pisze Widzę, ostatnio w ogóle aktywna w komentarzach. Pewnie już nagrane, a i tak nie oczekuję wyboru, bo nie mam nic oryginalnego. Aha, widzisz, I się znalazło. Um, Mission Impossible Dead Reckoning. Wyjątkowo nie oglądałam zbytnio nowych filmów, ani żadnego kowe Spider Barbie Open Hypu <laughs> i D&D, tak? i Dundee czy DD, tak? No, DD, boże, co ja czytam, już co ja gadam? DD mnie zaskoczył. Omijam, omijałem jak mogłam, bo tu wchodzi tak zadowolony Michał, że nie dało się mnie obejrzeć. No i cieszę, cieszę się, że się podobało. Killers of the Flower Moon, nie trzeba tłumaczyć. I dla skrajności Rebel Moon, cieszę się, że ktoś to napisał. To też kwestia tego, że właśnie Twój komentarz jest trochę świeższy, już zdążył wyjść ten zwiastun. Science Fiction Przygodowy, Snyder Charlie Chciałam też Beetlejuice 2 i Bright of Frankenstein, ale nic z tego w tym roku jednak nie będzie. Na osłodonej najwyraźniej dostaną biedne istoty w tym temacie. Biedne istoty, to też nie wiem, ale y, Beetlejuice 2, no tak, bo trzeba będzie zrobić recenzję Beetlejuice'a w ogóle, będzie wychodził. Co do Rebel Moon, no właśnie w ostatnio wiedziałem ten zwiastun i jestem też zafascynowany, co z tego wyjdzie, ponieważ lubię wielkie, epickie science fiction, więc... Ten Zack Snyder, zobacz że będzie takie w którą stronę to pójdzie, to no nie? Jestem, jestem bardzo ciekaw, bo jest trochę już memów na temat tego filmu, że on tam już ma jakieś wersje czterogodzinne, reżyserskie, coś tam, no tak jakby chłop po prostu nie umiał nakręcić normalnie filmu o dwie godziny ale, dobra, zobaczymy, ja jestem bardzo ciekaw, do jakich profesji z przemysłu filmowego uważasz, uważasz, że nadawałbyś się i czemu tylko do scen scenariusza pisarstwa, nie mam pojęcia, i to jest właśnie to jest też piękne, że ja wiem, ja się mądrze ja krytykuję i tak dalej, i każdy ma jak komuś to nie podoba, to łatwo tak napisać tak, zrobiłbyś sam lepiej, nie mam pojęcia <laughs> nie mam pojęcia może bym zrobił tak samo źle, jak oni, łatwo się mówi ja bym to zrobił lepiej, ale też, do czego byś się nadawał, też nie wiem może by się okazało, że jestem genialnym reżyserem mam a może nie, może bym nie miał Kamery ustawić, wiecie o co chodzi? To jest takie, nie mam pojęcia, no nie. <grystanie> ciężko mi powiedzieć. No właśnie, ciężko mi odpowiedzieć, no nie, ale myślę, że jaki już, to bym wolał być chyba reżyserem, żeby mieć taką jakby takim, taką, jakąś wizję swoją, nie. A, a najlepiej to w ogóle takim scena, scenarzystą-reżyserem, ale no to wiecie, pewnie by się okazało, że byłbym bardzo słaby i tyle, ale to co możemy gdybać, na szczęście nie muszę się testować, tylko mogę. Zresztą pamiętajcie, no to nie jest tak, że. Aby coś krytykować, to trzeba być w tym dobrym samemu, tak? Można. Kino jest tego przykładem, tak? A ja kocham kino oglądać, konsumować. <grymne> Także tak. Najlepszy film do tej pory: Strażnicy Galak Galaktyki 3. Najbardziej oczekiwanych chłopi. A, znowu muszę sprawdzić. Okej, okay, wychodzi na to, że ch będą chłopi. Normalnie ekranizacja Raymonda, e czy adaptacja, czy ekranizacja, robiona przez ludzi, którzy zrobili ten Twój Vincent. I to też będzie w jakiejś formie malowanego obrazu, więc fascynujące. Czemu o tym nie słyszałem? Premiera z tego co się wsieliło chyba w Październiku, więc Ciekawe, bardzo fajnie. Dzięki za polecajkę. Widzicie, to jest fajnie, się dowiaduje często rzeczy od Was. Jaka jest Twoja wymarzona współpraca albo z kim chciałbyś przeprowadzić wywiad bez limitów? I tutaj to jest idealne pytanie, żeby zakończyć to QA. Idealne, bo myślę, że bankowo wiesz, jaka będzie moja wymarzona współpraca. Ja myślę, że nawet mam to jak w banku, że wiem, że Ty wiesz, że chodzi o Credit Agricole. I dobra, no kończę już reklamowanie, ale po prostu szczerze Wam mówię, no <cofie> dlatego <dga _> to jest wymarzona współpraca, bo nie muszę ściemnie. Że, że wiecie, że reklamuje coś, co nie wierzę. No nie? A z kim chciałbyś przeprowadzić wywiad bez limitów. Może Parchanko odpowiem, czyli moim ukochanym reżyserem zapytać go jego inspiracje, co sądzi o kinie, co sądzi o montażu, dlaczego w ten czy inny sposób buduje ujęcia. Jak... No, ja miałem dużo pytań i uważam go za geniusza, więc czemu by nie. No dobra, moi drodzy, to chyba tyle wystarczy. Jeszcze raz zachęcam do sprawdzenia tej promocji, która jest w przypiętym komentarzu i w opisie link. I hej uczciwie. Polecam, czekam na Wasze opinie, kto się nie załapał, chcecie coś dopisać, na co czekacie lub co Wam się podobało, piszcie śmiało. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.